Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a ten obraz i podobieństwo, one wyrażają się w tym sposobie istnienia, życiu, które jest ze swojej istoty komunią. Dlatego stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Ten drugi opis stworzenia podaje to nieco inny sposób, a jednocześnie daje takie wskazanie, powiedziałbym, idące w głąb. Czytamy tak, to jest w drugim rozdziale. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. I potem dalej. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A tak przykazał Pan Bóg człowiekowi. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Ten tekst wyraźnie ma charakter taki opisowy. W nim spotykamy ten ogród Eden, czyli raj. Człowiek został w nim umieszczony po to, aby uprawiał go i doglądał. W tym pierwszym opisie stworzenia jest mowa o panowaniu, aby człowiek panował nad wszystkimi stworzeniami. Natomiast tutaj człowiek jest powołany do tego, do uprawiania go i doglądania. To jest inne określenie i ono o wiele lepiej oddaje ten charakter bycia człowiekiem. Panowanie u nas kojarzy się właśnie z taką władzą. Natomiast uprawianie i doglądanie to jest właśnie, to może być na przykład ogrodnik, jest jakiś właściciel i ten ogrodnik dogląda i uprawia. Przy czym raj, zauważmy, nie był pomyślany jako miejsce wiecznego odpoczynku, jak to się czasami mówi. Nie? To nie jest miejsce, gdzie człowiek sobie odpoczywał, tylko on miał pracować. I w ten sposób miał być współpracownikiem Boga, człowieku. Bóg natomiast błogosławiąc człowiekowi powodował, że ta jego praca, ten jego wysiłek owocował w życiu, pomnażał jakby życie. Człowiek miał w ten sposób taki udział w tym Bożym planie całym stwórczym. I teraz dalej. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. To jest jeszcze z tego pierwszego opisu. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. To jest w pierwszym opisie. Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptacem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Jeżeli my to panowanie zrozumiemy już w kontekście tego, co przyszedł nam i pokazał Pan Jezus, to wtedy oczywiście to słowo przestanie nas tak drażnić. Pamiętałem, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że tam wtedy, kiedy oni się spierali o to, kto jest lepszy, kto jest ważniejszy i tak dalej, mówi tak, władcy tego świata właśnie panują i dają to poznać ludziom, że są władcami, panują, a u was będzie inaczej. Kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Jest zupełnie inna sytuacja i to panowanie, zresztą tak sam on, który jest królem królów, panem panujących, nie? Przychodzi na ziemię po to, aby służyć. Nie po to, aby jemu służono, tylko aby służyć. Więc swoją postawą Pan Jezus pokazuje, że to panowanie w tym rozumieniu Bożym to jest służba. Człowiek jako obraz Boga ma mieć uczestnictwo w tym Bożym dziele stworzenia. Właśnie na wzór Syna Bożego. W tym drugim opisie stworzenia jest tak paradoksalna sytuacja, bo w pierwszym jest Bóg stwarza wszystko po kolei i na końcu człowieka. Ziemię, rośliny, wszystko już jest i potem na końcu przychodzi człowiek. Natomiast w tym drugim opisie stworzenia jest sytuacja zupełnie odwrotnie, paradoksalna. Mianowicie Bóg stworzył świat, ale na tym świecie nic nie było. Żadne rośliny nie rosły i tak dalej, bo nie było człowieka, nie, który by to uprawiał. Bo nie było człowieka. A to jest tak. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego drzewa polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła. Bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemi i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. I tutaj ten drugi opis stworzenia pokazuje
o ile tam w tym pierwszym człowiek ma panować na tym wszystkim, co Bóg mu przygotował i dał w całości, o tyle w tym drugim opisie człowiek o wiele bardziej jest potrzebny, żeby ten świat rzeczywiście funkcjonował. Człowiek ma być tutaj aktywny i ta jego praca jest bardzo istotna dla całego stworzenia. Przy czym, no tak jak Pan Bóg mówił, bądźcie płodni, dawajcie życie. Ale wy, człowiek samotny, pojedynczo nie jest płodny. I to nie dotyczy tylko życia seksualnego, ale w ogóle każdego rodzaju życia w wymiarze właśnie ludzkim. Płodność zawsze jest jakimś twórczym przekazywaniem życia. To dotyczy, kochani, także właśnie we wspólnotach. Święty Benedykt, kiedy zakłada klasztor, to najbardziej ceni cenobitów, czyli ludzi żyjących we wspólnocie, pod regułą i opatem. Uważa, że to jest najdzielniejszy rodzaj mnichów, dlatego że tutaj to życie jest najbardziej twórcze w tym spotkaniu z drugim człowiekiem. Ten drugi człowiek i spotkanie z nim i jakby służba dla niego, tak to z Ewangelii wychodzi, jest tym miejscem szczególnego owocowania. To jest owocowanie takie, bym powiedział, wzajemne dla tego, który na przykład służy, ale także i dla tych, którym się służy. Płodność jest zawsze takim, powiedziałbym, wynikiem spotkania w miłości. Ta płodność w sensie dawania życia. Jeżeli coś autentycznie ma się narodzić dobrego, to tylko w tym spotkaniu z miłością. W szczególności chodzi oczywiście o to spotkanie człowieka w miłości z Bogiem. Otwarcie się na miłość Boga jest najbardziej płodna w życiu człowieka. To się przypomina ta Ewangelia, nie? Coście uczyni jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Ten gest miłości okazuje się dla nas tak cenny, bo staje się bezpośrednim gestem miłości w stosunku do Boga. W drugim opisie stworzenia, wydaje mi się, to już jest, proszę Państwa, taka moja jakaś interpretacja tego, jest tak, że człowiek jakby nie jest stworzony do końca. Ten proces stwarzania nie został dokończony. Mianowicie Bóg stworzył pierwsze człowieka, w wypadku chodziło o Adama, tchnął w jego nozdrza dech życia, potem go umieścił w raju, mówiąc o tym, że ma tam właśnie doglądać ten ogród i pracować w nim. Natomiast potem widzi, że ten człowiek nie ma, jest jakiś taki smutny, czegoś mu brakuje. I następuje cały ten proces, proszę Państwa, proces szukania dla tego człowieka wypełnienia jego życia, bo on jest smutny, Adam jest smutny. Następuje szukanie dla niego odpowiedniego partnera. Bóg stwarza tam wtedy zwierzęta, jest cała taka historia, opowiada, przyprowadza do Adama, Adam nadaje imiona i tak dalej, określa. Zauważmy, że w tym momencie ten człowiek jakoś aktywnie uczestniczy w tym stwarzaniu, jest obecny. Bóg dla niego jakby stwarza te zwierzęta. I dopiero na końcu, kiedy stwarza Ewę, człowiek mówi wreszcie, ta jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. I dopiero wtedy następuje jakby takie odnalezienie siebie i odnalezienie pełni siebie w tym dialogu. Ale to się dzieje jeszcze w raju i ten proces tutaj jakby dochodzi, człowiek spotyka. Natomiast to, co jest, proszę Państwa, potem dramatem człowieka, to jest to, że oni mają być razem płodni i ta płodność ich wspólna dokonuje się już niestety po grzechu, czyli po raju, poza rajem. Także ten proces jakby dopełniania tego, kim człowiek ma być, on nie został zakończony w raju. Tak to przynajmniej, wydaje mi się, wychodzi z Księgi Rodzaju. Natomiast to, że człowiek został stworzony jako takie centrum, powiedziałbym, i życia, istnienia, potem w Nowym Testamencie na różny sposób się przewija. Między innymi w liście do Rzymian Święty Paweł pisze też tak o tym, że grzech, który popełnił człowiek, w swoich konsekwencjach przeszedł także na całe stworzenie. Pisze Święty Paweł w ten sposób. Stworzenie bowiem zostało poddane marności. Nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał. W nadziei, że również
i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. To, proszę Państwa, jest w ten sposób, święty Paweł tutaj nam to jakby dopowiada, ale to jest obecne oczywiście już na samym początku w tych opisach stworzenia, że człowiek jest centrum stworzenia i można by powiedzieć w pewnym sensie, tak, serce jest centrum człowieka, tak człowiek jest jak gdyby sercem całego stworzenia. Od jakby człowieka zależy potem zbawienie także całego świata. To jest perspektywa niesamowita. Przez grzech człowieka przyszła ta niewola zepsucia, ale też stworzenie będzie miało udział w tej chwale, wolności i chwale dzieci Bożych. I teraz, proszę Państwa, tutaj w tej perspektywie widać, jak ważne jest to serce człowieka, przez które przechodzi właśnie cała ta tajemnica, nie tylko zbawienia jego samego, ale zbawienia całego świata. Taką perspektywę daje nam właśnie szczególnie święty Paweł w liście do Efezjan. Ta tajemnica stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga, która się wyraża właśnie w tym stworzeniu ich dwoje, w tym drugim opisie, tak jak powiedziałem, Bóg stwarza Ewę, kształtuje Ewę z żebra, tak się mówi, z żebra, z boku Adama. I wtedy razem stają się jednym ciałem, jak pisze Księga Rodzaju. Ta jedność ciała nie oznacza, proszę Państwa, tylko zespolenia fizycznego, ale to jest wspólnota życia. Ciało w Biblii ma zupełnie inne znaczenie niż tak, jak my je kojarzymy normalnie, bo u nas, kiedy mówimy ciało, myślimy o stronie fizycznej człowieka, o stronie fizycznej, a także o zmysłowości konkretnie. Natomiast w Biblii ciało to jest ta strona człowieka, która go łączy ze światem. O ile, tak można by powiedzieć, przynajmniej u świętego Pawła, że o ile duch to jest to, co człowiek otrzymuje od Boga, i on jest ukierunkowany na tą relację z Bogiem, o tyle ciało jest tą stroną człowieka, w której on jest obecny w świecie. I teraz, jeżeli dwoje stają się jednym ciałem w tym drugim opisie stworzenia, to znaczy, że oni we dwójkę stanowią taką jedność, która daje im właśnie takie jednolite odniesienie do świata. To jest wspólnota małżeńska, która polega na tym, że oni żyją wspólnie, mają z jednych pieniędzy, powiedzmy, mają jeden dom, mają wspólne dzieci, troszczą się w ten sam sposób. To jest cała wspólnota. Ich życie jest wspólnotą. I oni mają jakby ten sam, to jest ich wspólne w stosunku do tej rodziny, to jest, świat jest czymś na zewnątrz, mają ten sam, interes, to samo zadanie, na różny sposób, u mężczyzny inaczej, u kobiety inaczej, ale to jest ta ich wzajemna jedność. Wracając jeszcze, proszę Państwa, do tego centralnego umiejscowienia człowieka w stworzeniu, ja tu przytaczam, proszę Państwa, taką patrystyczną opowieść, która łączy stworzenie człowieka z tajemnicą upadku szatana. Otóż ta historia mówi w ten sposób, że Bóg stworzył świat. Oczywiście wcześniej przed tym światem były stworzone byty doskonałe, takie jak byty duchowe, aniołowie. Stworzył świat materialny, tam w tym świecie stworzył człowieka. I kiedy Bóg to właśnie wszystko zrobił, był zadowolony, stwierdził, że wszystko jest dobre, tak jest w opisie stworzenia, to potem powiedział Lucyferowi, niosącemu światło, aniołowi, powiedział, ty będziesz służył człowiekowi, temu człowiekowi, którego Bóg właśnie ulepił. Nie? I on, taka potężna, powiedzmy, jakaś stworzenie potężne, patrząc mówi, ja takiemu małemu, takiemu robakowi, nie?
I tutaj właśnie zabrzmiał po raz pierwszy to: nie będę służył, nie, nie będę służył. Szatan nie tylko się zbuntował wtedy przeciwko czemuś takiemu, ale jeszcze do tego postarał się jakby udowodnić Panu Bogu, że to, co stworzył, to w ogóle nie ma sensu. No i dlatego zwiódł człowieka i pokazał Bogu, że Bóg stworzył coś no, z natury swojej kiepskiego, czemu nie warto w ogóle poświęcić uwagi. Stąd się jakby bierze ta pokusa szatańska i potem cały grzech człowieka i cała ta historia. Natomiast jest, proszę Państwa, w tej tajemnicy stworzenia człowieka, potem w perspektywie Nowego Testamentu, jest jakby dalsza historia. Mianowicie człowiek, Bóg stwarzając człowieka, już w swoim zamyśle miał taki zamysł właśnie wcielenia. To znaczy miał taki zamysł, że właśnie przez człowieka, czy w człowieku, on jakby zjednoczy się ze stworzeniem, stając się właśnie jakby jednym z nas, właśnie jednym z tych stworzeń. I kiedy mówił temu szatanowi, Lucyferowi o tej służbie, to oczywiście ten zamysł miał w głowie, że to ostatecznie przygotowuje jakby to stworzenie do tej ogromnej tajemnicy wcielenia. Jak wiemy potem z dalszej historii, to wcielenie oczywiście się dokonało, ale w sytuacji takiej człowieka grzesznego, no i efektem tego było potem cała męka i śmierć Pana Jezusa, odkupienie. Niemniej ta tajemnica wcielenia jest niesamowicie istotna. Ona pokazuje ten zamysł stworzenia człowieka, on szedł o wiele dalej niż to, że tak powiem, się zakończyło w raju. O wiele dalej. I o ile Bóg stwarzając nas, nie pytał nikogo z nas o to, czy chce być stworzony, czy chce istnieć, czy chce żyć. Nie pytał o to. O tyle teraz pyta nas, czy chcemy żyć w pełni. I tylko wtedy, kiedy my to zaakceptujemy, przyjmiemy, naprawdę następuje ta no, przemiana, to co się potem nazywa w Nowym Testamencie zmartwychwstanie, a właściwie udziałem w zmartwychwstaniu Chrystusa. Bóg właśnie stwarzając człowieka miał zamysł od razu takiej komunii, zjednoczenia ze stworzeniem poprzez człowieka. To jest, proszę Państwa, o ile aniołowie są istotami jakimiś doskonałymi, my o nich niewiele wiemy, o tych duchach doskonałych, niewiele wiemy, ale przypuszczalnie można tak przypuszczać, że one zostały po prostu stworzone przez Boga. Natomiast o człowieku, człowiek jest w stosunku do tych doskonałych duchów oczywiście robaczkiem, to jest prawda, ale jest chyba jedyną istotą, tak się przynajmniej mi wydaje, która nie jest stworzona, może tak, którą Bóg pyta, czy chce żyć. Dlatego, że ten akt stwarzania człowieka ma dwa etapy. Pierwszy to jest właśnie to urodzenie, narodzenie się w życiu. Tutaj życie jest w istocie jakąś wielką szkołą życia. Natomiast to, co następuje ostatecznie, to jest zaproszenie przez Boga do pełnego życia, udziału życia w Nim. I tutaj każdy z nas zostaje zapytany, zaproszony. I proszę Państwa, o tyle dla mnie jest ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że jeżeli mówimy o raju, to w raju jeszcze nie mamy tak naprawdę do czynienia z pełnym człowieczeństwem. Z pełnią człowieczeństwa. Pełnia człowieczeństwa dopiero się naprawdę objawia w osobie Jezusa Chrystusa. I w osobie Jezusa Chrystusa jakby ukazuje się pełny zamysł Boga w odniesieniu do człowieka i jego stworzenia. Natomiast między rajem a Jezusem Chrystusem jest właśnie ta cała tajemnica grzechu i całe to zamieszanie, które powoduje, że my gdzieś jesteśmy pogubieni. To, co w tym opisie potem
arajskim jest opisane obrazowo, że człowiek został wypędzony, a do raju jest postawiona straż z aniołów, którzy nie dopuszczają człowieka, aby przypadkiem nie zjadł z owocu tam życia, żeby przypadkiem nie utrwalił tego stanu grzechu na wieki. Nie doszło do takiej tragedii, że człowiek ten stan takiego pogubienia grzechu nie utrwalił na zawsze.